Witam serdecznie. Nadeszła pora w moim ogrodzie na wykopanie czosnku ozimego. Żeby wiedzieć, kiedy wykopać czosnek, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Pod uwagę należy wziąć, kiedy sadziliśmy czosnek, później czy wcześniej, jaka jest pogoda, czy górna część zielona, nazwę to liście, jest już częściowo uschnięta. Oczywiście nie w całości uschnięta, bo to już by było za późno. Dla mnie wskaźnikiem jest tak 30-50% uschnięta góra czosnku, jak jest, to wtedy wykopuję. Oczywiście należy sprawdzić, wykopać jeden, dwa czosnki i sprawdzić, czy już główka jest podzielona. Pamiętać trzeba, że jeżeli wykopiemy za wcześnie, to główka się nie wykształci, jeżeli za późno, może się rozpaść. To wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje inne filmy. Pozdrawiam.